Zapraszam do wysłuchania niepoprawnego magazynu akademickiego. Tematem był algorytm niszczenia. Witam Państwa, dobry wieczór. Dziś mamy kolejne wydanie niepoprawnego magazynu akademickiego, który nadawany jest w piątki o godzinie 18, chociaż tylko w niektóre piątki. Ja się nazywam Józef Wieczorek, prowadzę ten magazyn, jak i czasem przedstawiam niektóre moje felietony akademickie w niepoprawnym radio, a zaprosiłem dzisiaj na rozmowę pana profesora Jana Cieślińskiego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Tak. Pan profesor jest fizykiem z Uniwersytetu w Białymstoku i będziemy z nim rozmawiać o algorytmie niszczenia nauki i szkolnictwa wyższego. Pan profesor, oprócz tego, że się zajmuje fizyką, także zajmuje się stanem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, który, jak wiemy, nie jest najlepszy, mimo że mamy duży potencjał intelektualny, ale nie jest on najlepiej wykorzystywany. Stąd nauka uprawiana w Polsce niewiele znaczy w świecie, w każdym razie mniej niż byśmy chcieli, no i jest zbyt mało przydatna dla rozwoju kraju. Tak możemy to ogólnie powiedzieć. Na ogół się uważa, że przyczyna tego tkwi w zbyt niskim finansowaniu nauki, ale profesor wykazuje w swoich pracach, że to wadliwy podział niezbyt dużych finansów działa negatywnie na system akademicki, w którym tkwią znaczne rezerwy. I gdyby zmienić sposób podziału pieniędzy, można by znacząco podnieść efektywność systemu akademickiego. Ja poprosiłem pana profesora, aby nam przybliżył swoje pomysły, które winny też zainteresować polityków zapowiadających dobrą zmianę dla Polski. A taka zmiana w systemie akademickim w Polsce jest bardzo potrzebna. Więc posłuchajmy pana profesora. Dziękuję w ogóle za zaproszenie i za możliwość spopularyzowania tego tematu, więc chciałbym mówić o algorytmie podziału dotacji podstawowej. To są główne pieniądze dla uczelni publicznych. Około 70-80% budżetu przeciętnej uczelni to właśnie jest, to są te pieniądze, które są dzielone tym algorytmem, o którym dzisiaj będziemy mówić. Od razu zwrócę uwagę, to do osób, które mają jakieś doświadczenia akademickie, uczelniane, że to nie ma nic wspólnego z dotacją statutową na badania naukowe, to jest inna dotacja, o wiele mniejsza, to jest kilka procent budżetu. I nie ma to nic wspólnego z parametryzacją, z publikacjami, z takimi różnymi ocenami, które są czasem robione i które pochłaniają dużo czasu naukowcom i władzom wydziałów czy uczelni. Ten algorytm dzieli te główne pieniądze, z grubsza są pieniądze, które idą na nasze wynagrodzenia, bo to jest główna część budżetu uczelni, to jest oczywiście fundusz płac. Ten algorytm jest ogólnie dobrym pomysłem na podział pieniędzy pomiędzy uczelnie. To znaczy, idea jest taka, że mamy pewną sumę do podziału, wyznaczamy kilka celów, kilka parametrów, można by powiedzieć, którymi są w tym przypadku. Liczba studentów to jest 35% tej sumy. Ta suma to jest około 10 miliardów w skali kraju obecnie. No i załóżmy 35% to będzie 3,5 miliarda, jest dzielone według liczby studentów ważonych tam jakimiś wagami. No student powiedzmy wydziału takiego jak fizyka, czy biologia, czy techniczny to ma 2,5, medycyny ma 3, kierunków medycznych, prawo powiedzmy 1 i tak dalej. To jest zależne od tzw. kosztochłonności, czyli w dużej mierze od tego, ile zajęć taki student ma w mniejszych grupach. Druga taka część tego algorytmu, też 35%, to jest tzw. składnik kadrowy. No i tam się wlicza całą kadrę uczelni z rozmaitymi wagami, w zależności od stopnia naukowego czy tytułu. 2,5 profesor, 2 doktor habilitowany, 1,5 doktor, 1 magister. No i są jeszcze takie drobniejsze składniki, 10% no to od ilości grantów, jakie dana uczelnia pozyskała w poprzednim roku,
5% od ilości uprawnień doktorskich czy habilitacyjnych, 5% to jest tak zwany składnik wymiany, czyli studenci przyjeżdżający oraz wyjeżdżający, no głównie na Erasmusa i tego typu międzynarodowe wymiany. I jeszcze jest taki dziwny trochę składnik, 10% składnik proporcjonalnego rozwoju. No i to po prostu się oblicza dla każdej uczelni, ile ona ma, że tak powiem, punktów w każdej z tych kategorii, następnie odpowiednią pulę pieniędzy dzieli się pomiędzy uczelni. I w sumie sam sposób jest dobry, tylko moim zdaniem sposób wyznaczenia tych parametrów obecny nie jest dobry i powoduje rozmaite problemy, które być może warto by zacząć omawiać, chociaż może poczekam na jakieś pytanie, bo nie wiem, czy się nie zakolopowałem w szczegółach. Tak, to proszę przedstawić właśnie te problemy tak skrótowo. Dobrze, to powiem tak, może tak. No, przede wszystkim ten algorytm jest mało zrozumiały dla osób, do których jest skierowany, czyli dla rektorów na przykład. Mało kto tak dokładnie jest w stanie i wynika to często z błędnej interpretacji. Panuje powszechne przekonanie, które mógłbym nawet wzmacniać jakimiś cytatami z ust osób, które nawet urzędnicy ministerstwa czy rektorzy i to ci najbardziej odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne, no raczej mają wrażenie, że w szczególności uczelnia nie może zbyt dobrze zaplanować, że wszystko zależy od, nie tylko od samej uczelni, ale od całego otoczenia, od innych uczelni. Moim zdaniem nie jest to prawda, że w dużej mierze można to, ale tak czy inaczej, większość czyli rektorów jeśli sądzi, można, jeśli można że wejść, liczba studentów jest najważniejszym parametrem. Tak. W pewnym stopniu mają rację. Tak, to jest najbardziej zrozumiały czynnik. Tak, ale tu rozumiem, że rektorzy mają sporą autonomię, tak? W zakresie tego stosowania algorytmu. To znaczy zaraz, powiedzmy trochę inaczej. Rektorzy mają sporą autonomię w wydawaniu pieniędzy. Wydawaniu pieniędzy, natomiast algorytm jest narzucony, tak? Nie, znaczy dostają pieniądze, tak. I potem mogą je najrozmaiciej wydać. Czyli mogą ustawić ten algorytm. Wiele sztywnych wydatków, no bo jak jest jakiś skład kadrowy w danym momencie, nie jest łatwo w Polsce kogoś tak zwolnić, prawda? Jest prawo pracy, są różne tam umowy. Ale mogą. Tutaj, więc w związku z tym, ale generalnie mają dużą swobodę wydatkową. Algorytmem mogą właśnie tutaj tą politykę uczelnianą niejako. Znaczy mogą się starać. O co mogą się starać? No jest składnik studencki, więc im więcej uczelnia ma studentów, tym więcej ma pieniędzy. To jest jasne. Tak jest. I to jest zrozumiałe i każdy rektor to wie. I w związku z tym o to głównie się walczy. Teraz jest drugi składnik kadrowy. I tutaj można powiedzieć, no to walczymy o kadrę, o profesorów, doktorów. Nie. To już żadna walka tu nie pomoże. Dlaczego? Bo kwota generowana przez jednego profesora, czy doktora, czy magistra w algorytmie jest znacznie mniejsza od jego wynagrodzenia. Około 2 razy, tak bym oszacował. Zatem, jeśli uczelnia zwiększy zatrudnienie, to wprawdzie dostanie więcej pieniędzy z algorytmu, ale jednocześnie musi jeszcze nawet dodatkowo 2 razy więcej włożyć środków w to, żeby to utrzymać. Skąd te środki dodatkowe? Ano z tych innych składników, na przykład studenckiego, prawda? Bo składnik studencki to nie są pieniądze dla studentów. To są raczej pieniądze na kształcenie studentów, czyli generalnie na zatrudnienie kadry w szczególności. Tak. Ale czy ten składnik jest projakościowy? Czy nie, to jest tylko liczba. I w związku z tym on zdecydowanie jest nieprojakościowy. To znaczy, powiem nawet więcej, ponieważ i to jest największy problem właściwie, właśnie, że nie ma żadnej jakby kontroli czy przeciwwagi. W związku z tym, jak uczelnia zwiększy znacznie ilość studentów, to z punktu widzenia algorytmu dostanie więcej pieniędzy. Ale pytanie teraz, czy koniecznie jest to dla uczelni większy koszt? I odpowiedź niekoniecznie. Bo na przykład można tą zwiększoną pulę studentów włączyć w te same grupy studenckie. Po prostu zamiast grup 20-osobowych mogą być 40-osobowe. I już mamy załatwiony problem kosztów, gdyż są to zajęcia przez tych samych wykładowców prowadzone. Czyli w gruncie rzeczy koszt jest podobny, a pieniądze z algorytmu znacznie większe. No i, ale więc dlatego, bo nie ma tam powiedziane, że na przykład jak są jakieś grupy za duże czy coś, to wtedy będą mniejsze pieniądze. Nie.
Podobnie nie ma żadnych takich hamulców, że jak, nie wiem, 50 magistrantów jest na jednego, u jednego promotora, to że jest to jakaś niewłaściwość, która w algorytmie będzie skutkowała jakimś obniżeniem dotacji dla uczelni, która ma taką niską jakość kształcenia, że aż tak masowo. Nie, tutaj nie ma tego. Czyli rozumiem, że ten algorytm może być tak stosowany, że on będzie patologiczny, właśnie generował patologię. Znaczy, uczelni. Moim zdaniem on właśnie generuje patologię. No właśnie. Znaczy, to jest trochę tak, że w pewnym sensie ten algorytm, tak jak on został ustanowiony 20 czy trochę więcej lat temu, spowodował, że uczelnie obniżały de facto koszt kształcenia i zaabsorbowały bardzo dużo nowych studentów, czyli zwiększyły 2-3-krotnie ilość studentów przy podobnej kadrze. I jest to pewien plus. No, ja nawet tak powiem, obecnie mam wrażenie, że gdyby w służbie zdrowia zamiast NFZ-u zastosować podobny typ algorytmu, czyli jest stała suma i przychodnie czy szpitale dostają pieniądze w zależności od tych pacjentów, których rzeczywiście przyjęły i jakoś tam leczyły, prawda? To możliwe, że to byłby dobry pomysł, bo to naprawdę zwiększa efektywność. Z tym, że w przypadku studentów jest ten problem, że wielu studentów, zwłaszcza tych najsłabszych, to tych, którzy powiedzmy 30 czy 40 lat temu by w ogóle nie myśleli o pójściu na studia, to ich głównie interesuje dyplom, papier, prawda, żeby dostać wiedzę, nie aż tak bardzo, nie zawsze są nawet chyba w stanie podjąć studiów na wysokim poziomie. I w związku z tym to też skutkuje obniżaniem poziomu. Tak, czyli mamy coraz więcej dyplomów, ale wartość tych dyplomów dramatycznie spada. Tak, tak by można oczywiście, powiedzieć. No bo tutaj jest tak, że skoro w ogóle zwiększamy tą tak zwaną skolaryzację, czyli procent kształconych, no to nie ma rady, musi poziom iść w dół. Problemem u nas nawet nie tyle są studia licencjackie, dlatego że studia licencjackie to no właśnie jest taki w całej Europie, może nawet na świecie, no jest taki pewna taka moda, żeby prawie wszyscy, albo co najmniej połowa społeczeństwa kończyła studia licencjackie, ale jednak już potem na poziomie magisterskim jest pewne odcięcie. To znaczy 1/4 chyba w Europie tylko studentów kontynuuje na studiach magisterskich. A w Polsce... No my jesteśmy liderem chyba, tak? Wiem, więc u nas jest jakby... też niepotrzebnie. W dużej mierze ten algorytm wymusza. Uczelniom bardzo zależy, żeby studenci kontynuowali, żeby jak najwięcej było studentów. No tak, no bo z tego żyją właściwie. Bo z tego żyją, ale w sumie niepotrzebni. Bo niepotrzebni w tym sensie, że wydaje mi się, że lepiej jest kształcić rozsądne ilości studentów niż takie za duże, powiedzmy. Tak jest teraz. No tak, jest rozdźwięk demograficzny, ilość studentów spada. Ale właśnie, proszę zauważyć, to jest kolejny efekt algorytmu, niezbyt dobrze rozpoznawany. Co się dzieje? Jest niż demograficzny już od kilku lat. A mimo to na większości uczelni zachodzą dwa zjawiska. Mianowicie znacznie rośnie liczebność grup studenckich, tak, oraz też wzrasta pensum dla pracowników. Tak. Czyli z jednej strony mamy mniej studentów, pieniądze są te same, bo ja tu też może powtórzę coś, co może dla nie wszystkich jest oczywiste, że pieniądze na szkolnictwo wyższe nie zależą od ilości studentów w Polsce. Czyli to jest mniej więcej suma stała, ona rośnie. Nawet w ustawie jest zapisane, że ona powinna rosnąć zgodnie ze wskaźnikiem inflacji czy średnim poziomem płac w sferze budżetowej. Ale ona rośnie i z tym, że w zależności od tego, czy uczelnie więcej, czy mniej mają studentów, to podział pomiędzy nie jest inny. Czyli na przykład, gdyby uczelnie umówiły się, że wszystkie przyjmują mniej studentów, to by wszystkie dostały tyle samo pieniędzy, co poprzednio, a studentów byłoby mniej. Ale no, każdy się boi, każdy chce mieć jak najwięcej, jest taki wyścig, pogoń za studentem, prawda? No tak. I co to powoduje? Otóż to powoduje, że liczba studentów stacjonarnych, mimo niż demograficznego, utrzymywało się bardzo długi czas rosła. Tak, tak. Szczególnie w tej najlepszej uczelni. Bardzo niewiele. Tak. Ale kosztem czego? No kosztem dwóch elementów. Przede wszystkim kosztem uczelni niepublicznych, prywatnych, którym to wysysa, że tak powiem, z rynku prawie wszystkich potencjalnych kandydatów, oraz studiów płatnych na uczelniach publicznych.
A te studia płatne to jest bardzo duża podpora budżetu. Czyli to, że studia płatne uległy załamaniu od jakichś 2-3 lat już zdecydowanie, to jest powodem tego, że uczelnie zaczynają odczuwać pustki w budżetach i muszą zaczynać zwalniać kadrę. I muszą prowadzić coraz to tańsze zajęcia. Czyli to jest taki paradoks, że właśnie maleją wpływy ze studiów płatnych. A dlaczego one maleją? Dlatego, że uczelnie za dużo studentów bezpłatnych. No rzeczywiście poważny problem. Ale tu pan mówił o tym, że rektorzy mają sobą wiedzę odnośnie tego algorytmu. I czy nie należałoby w takim razie organizować jakieś szkolenia dla tych rektorów? Oj, a tutaj bym właśnie powiedział niekoniecznie. Wie pan dlaczego? Tak? Bo skoro to jest algorytm zły, znaczy, może powiedzmy tak, najlepiej to ten algorytm byłoby zmienić. A teraz dlaczego tak powiedziałem, że może niekoniecznie? Dlatego, że gdyby uczelnią zarządzał menedżer, czyli taki powiedzmy idealny menedżer, właśnie zarządca uczelni, który znakomicie zna ten algorytm i wszystko jest w stanie tutaj wszystkie niuanse dobrze wykorzystać. To by jeszcze gorzej było, tak? A oczywiście. Dlaczego byłoby gorzej? No dlatego, że ten algorytm tak naprawdę, gdyby powiedzieć, jaką on preferuje strukturę kadrową uczelni, no to bardzo prosto. Najlepiej to, żeby nikt nie pracował. Na umowę zlecenie. Ale to jest pewien hamulec, jest pewien drugi filar systemu. Sam w sobie może niezbyt dobry, minima kadrowy, ale do tego algorytmu właściwie jest konieczny, bo mianowicie tak zwany minima kadrowy. Czyli żeby uczelnia w ogóle prowadziła kierunek studiów, to musi mieć określoną liczbę profesorów czy doktorów. No i właśnie te minima kadrowe to jest to, co menedżer musiałby zatrudnić, bo inaczej nie miałby studentów. Tak. Prawda? Więc, ale poza minimami kadrowymi, to prawdę mówiąc, najlepiej nikogo by nie zatrudniać. Czyli minima plus dydaktykę najlepiej byłoby robić na umowach zlecenia albo jakimiś pracownikami, którzy mają bardzo duże pensum, takim mniej więcej jak nauczyciele w szkołach, typowi wykładowcy czy instruktorzy. A badania prowadzić zresztą taki jest teraz trend, granty się przyznaje, w grantach mogą być takie etaty bardzo niestabilne, tam na rok czy dwa, w celu wykonania grantów, czyli pracę naukową prowadzić na takich kontraktach bardzo krótkich, właśnie finansowanych z grantów. Taka struktura, moim zdaniem, dla polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, ona była przez poprzedni rząd w zasadzie lansowana, bym powiedział. Jest to fatalna struktura, dlatego że mamy za małe środki właśnie na to, żeby grantami być w stanie obsłużyć etaty na uczelniach wyższych. To są zupełnie inne skale pieniędzy. Przypomnę, 10 miliardów to jest ta dotacja podstawowa, czyli pieniądze na etaty w szkołach publicznych, a cały fundusz grantów NCN i NCBIR, takie dwa, które to pieniądze, które uczelnie dostają z tych dwóch instytucji grantowych, to są chyba około miliarda. 10 razy mniej. To jest zdecydowanie za mało. To jest zupełnie inna skala. To nie jest w stanie załatwić nam jakiejś poprawy. To w jakim sensie jest loteria, a ponadto chyba. A to też jest loteria, to jest jeszcze inna kwestia. Poza tym jest to loteria, jeżeli chodzi o granty, i poza tym oczywiście one idą w dużej mierze do ośrodków największe. One są też nierozliczane. To jest też pewien problem, że... No to jest patologia właśnie. Grant to byle dostać, prawda? Tak, a chodzi o efekty. Efektów to... można wierzyć, że jakieś tam są, ale tego nie wiem. Nie ma. Na przykład nie ma czegoś takiego jak spis grantów. I efektów, jaka suma i powiedzmy jakie efekty, w sensie choćby, żeby te publikacje, jakie na temat, jakie z tego grantu zostały uzyskane. Czegoś takiego nie ma. Tutaj też nie jest to idealna sprawa z tymi grantami. No to jest bardzo nieidealna, bo to... Może nawet bardzo. Trudno mi powiedzieć. Trochę tutaj było pewne próby, ten NCN, Narodowe Centrum Nauki jest jakby, być może lepiej działa niż poprzednie, ale trudno mi powiedzieć. To warto byłoby. Były to patologie. Jakieś dane na temat tego, jaka jest efektywność środków, które są przyznane i co za nie zostało zrobione. No takich zestawień nie ma. No nie ma. No właśnie to jest problem, bo nawet jakby było, to musi być jakiś taki jakby ruch kontroli, powiedzmy, tych wydatków akademickich. No bo to decyduje, bo siłą rzeczy tych pieniędzy nie ma za dużo, a odnosi się wrażenie, że niemała ich część po prostu jest tak wydawana chyba lekką ręką, a w każdym razie bez widocznych efektów. To dlatego... prawda, to też mam takie wrażenie, to się nie odnosi tak do
bezpośrednio do tego tematu. Znaczy, tak. W tym temacie bym powiedział, tak. Ten sam problem też istnieje, co nawet jeszcze większe pieniądze, bo algorytm dotacji podstawowej to tak naprawdę jest fundusz na etaty w uczelniach publicznych. Tak mówię sobie w uproszczeniu, bo rektorzy mogą różnie te pieniądze wydatkować, ale tak w przybliżeniu to się chyba dąży do tego, żeby ta dotacja pokrywała etaty, zwłaszcza nauczyciele akademickie, a chyba nawet cały fundusz płacy jest najlepiej widziany. I wtedy ten algorytm jak gdyby wyznacza, które kierunki są popierane. No i jest bardzo tutaj widoczna tendencja, że popierane są tak zwane wydziały masowe, czyli te, które mają ogromne ilości studentów. Te wydziały w tym według tego algorytmu są podporą każdej uczelni. Wydziały tak zwane naukowe, czyli które mają mniej studentów, albo nawet bardzo mało studentów, a które mają dobrą działalność naukową, w tym algorytmie wypadają bardzo słabo. Przede wszystkim dlatego, że w tym algorytmie, nawet nie w algorytmie, te pieniądze, te 10 miliardów, to według ustawy budżetowej to są pieniądze przeznaczone na dydaktykę, tylko na kształcenie. I to jest moim zdaniem jeden z największych problemów. Tak jakby nie jest uwzględniane to, że pracownik naukowy wyższej uczelni, inną z kolei ustawą, ustawą o szkolnictwie wyższym, jest zobligowany do prowadzenia badań naukowych. Tak. I za te badania właściwie ma formalnie rzecz biorąc niepłacone, tak bym to określił. Bo ten strumień finansów, który idzie na pensję, nie zawiera, znaczy on wręcz jest na jak to się mówi, zadania dydaktyczne. Tak, czyli to jest pracownik oceniany z tego, na co nie otrzymuje de facto pieniędzy. No właśnie, to jest jeszcze śmieszniejsze, czyli... że jak się spojrzy na ocenę kadry, tak w praktyce przeprowadzaną, no to najłatwiej jest otrzymać ocenę negatywną, jak publikacji nie będzie. A dydaktykę, no to pewnie tutaj jakoś łatwiej jest pozytywnie ocenić. Więc rzeczywiście ocena kadry jest skoncentrowana na różnych tam elementach, ale element naukowy jest elementem najłatwiejszym do oceny, jednocześnie najłatwiejszym do uzyskania oceny negatywnej. Tak, to jest też pewnego rodzaju paradoks. Oczywiście w algorytmie jest składnik, to jest 10%, no składnik badawczy, on się chyba tak badawczy, on właśnie zależy od liczby uzyskanych grantów. No ale ja tak bym powiedział, że jest to miara skuteczności pozyskiwania środków budżetowych, prawda? To nie jest miara efektów. Czyli w algorytmie tej dotacji podstawowej nie ma w ogóle mowy o efektach. No tak. I przy okazji jeszcze... dodam, że jest ta dotacja podstawowa, która jest badania statutowe. To jest ta inna dotacja, mniejsza, około miliarda, 10 razy mniejsza dla uczelni. I ona, o dziwo, też nie zależy od efektów. Dużo się mówi o publikacjach, parametryzacji, kategoryzacji. Tam się liczy jakaś, mówi się o punktozie wręcz, że, ale przydział pieniędzy z dotacji statutowej, tej na badania naukowe, on zależy tylko i wyłącznie od ilości, od kadry. Przy czym są pewne wagi. Jedna to jest kosztochłonność. To, co tam wcześniej mówiłem, że tam dziedziny przyrodnicze są wyżej notowane niż humanistyczne na przykład. Oraz waga zależy od kategorii. No ale kategoria A to ma wagę 1, kategoria B ma wagę 0,7, 70%. Nie jest to wielka różnica. W zasadzie bardziej się opłaca mieć liczny instytut czy wydział, niż wydział niewielki, ale dobry. Bo także czasami nawet może i bardziej się opłaca, nie wiem, czy też wszyscy tak do końca to wyliczają, ale może i czasem się bardziej opłaca mieć liczny wydział kategorii B, niż na przykład zmniejszyć liczebność tego wydziału. Jak się zmniejszy liczebność wydziału, to pieniądze na badania spadną też. Także to jest też taki paradoks. Nawet jakbyśmy zwolnili pracowników, którzy zupełnie nic nie publikują, czyli którzy w badaniach nawet nie biorą udziału. Tak, no. Ale jakby pan teraz sugerował, co należałoby zrobić, powiedzmy, bo rozumiem, że algorytm jeśli chodzi należałoby o ten algorytm, zmienić. Bo co jest w tej chwili sprawą naprawdę dramatyczną i pilną, bo to jest to, że ponieważ te studia zaoczne właśnie wysychają i prognozy są takie, że za parę lat może być już jeszcze tam parę razy mniej studentów zaocznych. Czyli w praktyce te dochody, ja tak szacuję, że w skali rocznej to jest prawie miliard złotych z tych studiów płatnych, znaczy tam jest około 2 miliardów, ale załóżmy, że jeden z tych miliardów to jest na prowadzenie tych zajęć, czyli one idą bezpośrednio,
a jest tak zwany narzut z tych studiów, który idzie już na ogólne cele uczelniane i który właśnie w szczególności może się dokładać do funduszu płac uczelni. To jest może nawet rzędu miliarda suma. I powiem tak, i grozi to, że ten miliard będzie teraz wysychał, będzie się kurczył. Miliard w każdego roku. Czy to jest dużo? No to jest około 10 tysięcy etatów. Czyli z grubsza takie zwolnienia grożą w najbliższych paru latach, jeśli się coś w tej sprawie nie zrobi. I teraz pytanie, czy te zwolnienia będą uderzały w kadrę tą niby najsłabszą, czy najgorszą? No, myślę, że niekoniecznie. To algorytm działa dość chaotycznie. Kto jest beneficjentem tego algorytmu? No, uczelnie wielkie oraz wydziały masowe, te, które mają bardzo dużo studentów, które mają wielu studentów na jedno miejsce. Niezależnie od jakości, to już to nie ma znaczenia. Oczywiście ranga uczelni ma duże znaczenie, dlatego że na wydziałach, na kierunkach typu na przykład fizyka, no to wydziały, na przykład Wydział Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, ma dużo studentów, bo ma dużą renomę i jakby ściąga z całego kraju. Wydziały prowincjonalne zwykle, jeśli chodzi o fizykę, mają studentów niezwykle mało, praktycznie. I teraz co byłoby lepsze? No lepsze byłoby to, żeby Wydział Fizyki w Warszawie miał studentów na przykład, nie wiem, nawet dwa razy mniej. Dlaczego? Dlatego, że to jest wydział elitarny, który powinien się skupić na badaniach naukowych. Nie powinien być dydaktyką, że tak powiem, zbytnio przeładowany. W Polsce pensum dydaktyczne w ogóle jest bardzo wysokie. No, na pewno. W wielu krajach nawet dwa razy mniejsze potrafi być. Bo się bierze pod uwagę to, że pracownik prowadzi badania. Przynajmniej na niektórych wydziałach jest to bardzo istotne, żeby te badania były. Dobrze, więc co robić? No ja bym powiedział zmienić algorytm. I ale kto to powinien zmienić ten algorytm? Czy to będzie sprawa, powiedzmy, biurokratów, czy środowisko akademickie? No, jest zdecydowane, żeby... Tak, bo to jest pytanie. Ja mam wrażenie, że środowisko akademickie nie wyczuwa rangi tego problemu. No właśnie. Tak bym to w skrócie powiedział. Tak. Czyli nie... moim zdaniem algorytm jest ważniejszy nawet niż ustawa o szkolnictwie wyższym, z punktu widzenia jego mocy oddziaływania na system. Ale myślę, że środowisko akademickie nie docenia tej rangi. To raz, a dwa, że tak jak jeszcze raz powtórzę, beneficjentami algorytmu są przede wszystkim wielkie uczelnie. One w zasadzie nie mają kłopotów. Z jednym może drobnym wyjątkiem. Być może mają za dużo studentów. To jest lekki kłopot, no bo to wymaga wtedy dydaktyki jest więcej. No ale to jest kłopot, powiedzmy, drobny. To jest kłopot może pracowników tych najniższego szczebla. Z punktu widzenia władz uczelni myślę, że to się już do tego chyba przyzwyczajono. Także wielkie uczelnie na tym algorytmie de facto korzystają i chyba nie są zainteresowane tak bardzo zmianą, a to są te środowiska najbardziej opiniotwórcze, więc ja nie jestem pewien, czy można liczyć, że środowisko akademickie tak jednogłośnie będzie chciało zmiany. Chociaż jestem w stanie uzasadnić, że prawie każdemu się to powinno opłacać. Ale druga sprawa, prawie nikt nie lubi zmian, prawda? Zwłaszcza ten, komu jest w miarę dobrze. Czyli co? Cała nadzieja w ministrze nauki, że on potrafi wymusić jakąś... Algorytm to jest kwestia ministra. Ministra, to jest kwestia rozporządzenia i tak czy owak. Więc tak czy owak minister może zrobić, co chce, jeżeli chodzi o tę kwestię. No ale teraz tak, obecny minister w nowym rządzie no, właśnie jest zwolennikiem wyłaniania uczelni flagowych. Czyli... No właśnie. I to mi się nie podoba bardzo. Dlatego, że no to jest program poprzedniego rządu tak naprawdę. No tak. To już poprzedni rząd właśnie takie proponował, żeby wyłonić kilka, tak gdzieś do 10 polskich uczelni, tak żeby dać im szansę ich na tyle wspierać, aby osiągnęły taki poziom światowy, zaczęły się też lepiej, wyżej lokować w tych rankingach światowych, no bo obecnie to mamy tak z dwie uczelnie w czwartej setce, no a przynajmniej powinna być na jedna z dwie, nawet w pierwszej setce światowej, a to nawet w europejskim rankingu nie ma żadnej uczelni w pierwszej setce, jeśli całą uczelnię liczymy, bo niektóre wydziały są lepsze i tutaj też jest ten problem, bo jeśli nawet wyłonimy na jakiejś podstawie, jakichś kryteriach, no powiedzmy administracyjnych, no, te flagowe, to jest tak, że jeden wydział jest dobry, rzeczywiście na wysokim poziomie, nawet właściwie konkurującymi z uczelniami światowymi, ale inne wydziały bywają gorsze i nawet od tych uczelni, że tak powiem, średni. To jest... No właśnie, i też mam takie wrażenie, że
W Polsce czasem jest większa różnica między wydziałami tej samej uczelni niż między uczelniami. O, właśnie. Ale jest jeszcze inny aspekt. Otóż to, że w ogóle trzeba te uczelnie wyłaniać, to nawet w wypowiedziach osób związanych z poprzednim rządem i różnym środowiskiem akademickim było widać. Jest problem, że oni widzą trochę, że to finansowanie jakby zmierza w złym kierunku, że cały system pcha w niedobrym kierunku i chcą pewną część uczelni wyłączyć z tego złego systemu, który sami oceniają jako zły, i im stworzyć warunki jakby lepsze. No to ja bym powiedział tak, moje zdanie na ten temat, a stwórzmy warunki lepsze wszystkim. Tak. Znaczy lepsze w tym sensie, czyli taki algorytm, który by premiował dwie rzeczy. Również studentów, bo to też jest ważne, ale również badania naukowe, czyli uczelnia, która podejmuje, nawet mała. Ja przypomnę, że uczelnia, która podejmuje taką strategię, żeby prowadzić badania naukowe na dobrym poziomie, też nie powinna tracić. Obecnie traci, mocno tak, traci tak. W algorytmie. Czyli taka strategia dla uczelni to jest samobójstwo. I to można zrobić. Czyli dobry algorytm sprawi, że te uczelnie flagowe same się wyłonią w jakimś tam sensie. No z kolei sztuczne, takie arbitralne. Administracyjne takie. Administracyjne. Tak. Zadekretowanie, że te 10 uczelni są flagowe, a reszta to niech sobie działa w obecnych warunkach, jakie są. Może nawet jeszcze dostanie trochę mniej pieniędzy, no bo w końcu pora jest mniej więcej stała, więc tak. Jak tamto dostaną znaczy, więcej, by musiały mniej dostać, tak. To te inne dostaną mniej, prawie na pewno. Ale nawet ważniejsze niż te pieniądze są uwarunkowania. Właśnie do czego motywujemy uczelnie. I co się stanie? No te 10 uczelni straci konkurencję tych następnych. Tak, i w ten sposób... Na rynku polskim przede wszystkim. Ja nawet nie jestem pewien, czy ten ruch nie doprowadzi do przeciwnych skutków, no bo te uczelnie staną się w Polsce najlepsze, zdecydowanie, i stracą jakby oddech konkurencji na plecach. Tak, w Polsce przede wszystkim. W Polsce. Tak, czyli w Polsce będą najlepsze, ale jednocześnie nie będą miały dużej motywacji, żeby stawać się jeszcze lepsze, no bo w Polsce i tak są najlepsze. Tak, no to jak trzeba było wprowadzić jakieś zasady konkurencji międzynarodowej. No, właśnie, trzeba takie zasady wprowadzić, żeby po prostu te uczelnie wszystkie miały podobne, że tak powiem, no na przykład nawet obecne zasady mają mały jeden składnik grantowy, składnik badawczy, 10% dotacji, według tego jest dzielone i on naprawdę gra swoją rolę. Uniwersytet Warszawski w mojej ocenie ma chyba, no to ja już niedługo to poprzeliczam wszystko, ale ma chyba około 25%, może nawet więcej procent dotacji właśnie z tego tytułu. Czyli on bardzo dużo korzysta z tej, jak powiem, ścieżki. Więc gdyby jeszcze w tych regułach trochę zwiększyć rolę badań naukowych, to uczelnie te wielkie na pewno nie stracą. Ale co trzeba zażądać od uczelni, zwłaszcza wielkich? Mianowicie to, żeby one przestały mieć takie masowe studia. Ja tutaj zwrócę uwagę na to, że najlepsze uczelnie na świecie to są uczelnie stosunkowo małe, średnie. Czyli Cambridge, Harvard, Yale, Oxford. To są uczelnie raczej wielkości Uniwersytetu w Białymstoku niż Uniwersytetu Warszawskiego. To są uczelnie rzędu 20 tysięcy, może nawet mniej, kilkunastu tysięcy studentów. Z tego bardzo duży procent doktorantów. Tak. Ja tu zwrócę uwagę, że na ogół nasi rektorzy twierdzili, że jest odwrotnie. Że my jesteśmy tak daleko w tych rankingach, bo nasze uczelnie są za małe i należy je łączyć. I wtedy jakbyśmy połączyli powiedzmy kilka uczelni no w danym na przykład mieście, takim dużym jak w Kraków czy Warszawa, to wtedy byśmy mieli większe szanse w tych rankingach. A tak chyba nie jest. Paradoksalnie powiem, że to też jest racja. Też jest racja, tak? To też jest racja. A dlaczego? Bo to trzeba łączyć kadrę, a niekoniecznie studentów. No tak. Czyli innymi słowy, no, w Polsce mam duże rezerwy, jeżeli chodzi o łączenie, związane z ogromną ilością instytutów badawczych, panowskich i tym podobnych. Tak, tak. Chodzi o infrastrukturę, która jest bardzo droga i przy takim rozproszeniu, no to no, nie jest system efektywny. Tak, ale generalnie rzecz biorąc, uniwersytet wielki, no na przykład Uniwersytet Cambridge, to ma 90% środków, to są środki na badania naukowe, a tylko 10% to są środki dydaktyczne, tak. Mimo że tam jest całkiem wysokie czesne. 9 tysięcy funtów, ale dla nich student nie jest źródłem dopływu pieniędzy. To jest raczej koszt.
Tam liczą się badania przede wszystkim naukowe. Oczywiście nie każdy uniwersytet musi być uniwersytetem w Cambridge, ale jak mamy ambicję, aspirowania w tamtym kierunku, to musimy też iść w tamtym kierunku, żeby chociaż... Właśnie, tutaj mi się podoba koncepcja pana doktora Krzysztofa Pawłowskiego z Nowego Sącza, tak, który zaproponował w takim swoim artykule w Pauzie, żeby były tylko dwa uniwersytety badawcze. Takie właśnie, jeden w Krakowie, drugi w Warszawie. Po prostu. Z tym, że właśnie, żeby nie tylko dać pieniądze obecnym dwóm uniwersytetom i tyle, ale żeby również postawić odpowiednie wymagania. No, z mojej strony to byłoby przede wszystkim wymaganie: uczelnia badawcza nie ma mieć żadnych wydziałów masowych, ani jednego. Ja sądzę, że jakby tak postawić sprawę, to nawet nie jestem pewien, czy każda uczelnia w Polsce by chciała być badawcza. Bo to są też wymagania. Racja niż uczeń, że tam nie może być czegoś takiego jak, nie wiem, 10 nawet magistrantów na głowę jednego, a już nie mówiąc o 50. No właśnie. Jeden, dwóch, trzech, kilku magistrów. Tak, bo pan tutaj postulował oprócz tych algorytmów. I wtedy jest już podobnie z doktorami. No ja słyszałem, że na niektórych wydziałach to już grupy doktorskie zaczynają być jakieś takie, że aż strach o tym słuchać, bo to żadna przecież nauka, jeżeli jest u jednego promotora kilku czy kilkunastu doktorantów. Tak, no to potem mamy lipne również doktoraty. I to jest, to obniża no, po prostu jakość naszych uczelni, no i w ogóle nauki, która jest uprawiana w Polsce. I to mi się podoba, że pan jest zwolennikiem tego, żeby tu jakoś ustawowo wprowadzić jakby zakaz prowadzenia więcej niż kilku prac magisterskich przez jednego promotora. No, ja bym tak, słowo kilku to na uczelniach badawczych bym powiedział. No tych tak, takich, które aspirują tak, do... Ale maksymalnie... Takich, bo ja myślę, że taki zakaz w chwili obecnej, no to byłby chyba zbyt ostry, bo na wielu wydziałach no to jest jakby codzienność, to by oznaczało taki strasznie silny skok, to trzeba wprowadzać. Ja wiem, ale siłą rzeczy, jak niektórzy prowadzą 100 prac magisterskich, to no ten skok jest potrzebny. Nie demograficzny, ale słyszałem, że to wciąż jeszcze w tym kierunku bywa. Tak, to jest zadziwiające. Tak. Tak, no i mnóstwo jest właśnie tych prac, które są wykonywane niesamodzielnie albo kupowane na rynku, bo te jednak firmy, które piszą prace magisterskie, one nieźle prosperują. No po prostu nie słyszy się o bankructwach, powiedzmy, tych firm. One przez wiele lat funkcjonują znakomicie, no bo inne gałęzie, powiedzmy, produkcji w Polsce jakoś tam bywają słabe, albo niektórzy upadają, a te, które produkują prace magisterskie, czy dyplomowe, również doktorskie, no w dalszym ciągu się trzymają na rynku, jest zapotrzebowanie, no to jednak sobie dają radę nieźle. Tak, tak, tak. No tak właśnie, czyli tutaj widać, że ludzie są w stanie zapłacić, no to nie są takie chyba nawet duże pieniądze za tę pracę. Tak. No, to są jakieś sumy, no... No tak, ale jest to patologia, bo to jest fikcja. Ja słyszę w jakichś artykułach prasowych. Tak, tak. Tak, niestety. No. I jednym ze źródeł jest oczywiście to, że nie ma tej relacji mistrz-uczeń, a źródłem pierwotnym jest to, że mamy chyba zbyt wielu studentów na poziomie magisterskim w porównaniu do kadry, prawda? Wciąż, tak, wciąż. Tak, czyli tak. To, że jest nisz demograficzny, to my wciąż nie osiągnęliśmy tej sytuacji, która właśnie była nawet 20 lat temu, powiedzmy. Tak, no to są. Ja tak policzyłem, że żeby proporcja nauczycieli akademickich do studentów była taka sama jak w roku 1995, a to już był taki okres wzrostu, już wtedy mieliśmy sporo i studentów zaocznych w tamtym okresie i tak dalej, w skali kraju, prawda? To musiałoby być studentów niewiele ponad milion. W tej chwili jest bodajże 1,5 miliona chyba. Tak, no spada. Czyli innym są jeszcze wciąż może. Czyli liczba studentów, nawet jeżeli będziemy w dołku niżu demograficznego za jakieś 10 lat mniej więcej, to prognozy są takie, że studentów będzie wciąż jakieś 1 200 000. Czyli w moim odczuciu nie ma żadnego powodu do jakiejś nerwowej redukcji kadry i jakichś utyskiwań, że jest nisz demograficzny i w ogóle musimy... Tu jest raczej, moim zdaniem, trzeba się zająć tylko i wyłącznie czymś takim, czy poprawić jakość studiów. Ja zwrócę uwagę jeszcze na jeden taki paradoks. Związany z tym, że na wielu uczelniach mamy sytuację taką, że na niektórych wydziałach mamy ogromne przeładowanie, a na innych wydziałach studentów jest bardzo niewielu. Tak. Jest taka nierównowaga. Średnio jest jako tako, ale jest nierównowaga z punktu widzenia poszczególnych wydziałów. I to też do pewnego stopnia jest wina algorytmu, że on tak właśnie jakby zmusza
Bo algorytm działa w taki sposób, że wydziały, które nie mają studentów, przykład wydziały przyrodnicze, czy ścisłe, czy również humanistyczne, to one w algorytmie generują zbyt małą dotację i żeby uczelnie, jeżeli uczelnie się decyduje, żeby taki wydział w ogóle istniał, a czasem są z różnych względów potrzebne, i rektor decyduje się, że nie będzie tutaj robił jakiś, nie będzie zamykał, powiedzmy, no to wtedy ten wydział masowy musi mieć studentów więcej, niż mu jest potrzeba, musi jakby więcej studentów przyjąć, czyli wydział, który ma, na który jest popyt, przyjmuje studentów za dużo i oni tam, mają nawet tam gorsze warunki kształcenia. Lepiej byłoby, żeby te pieniądze poszły już jakby centralnie na te wydziały, które mają mniej studentów, ale na przykład dobrą działalność naukową i w ten sposób te wydziały masowe nie musiałyby utrzymywać tamtych, bo w tej chwili sytuacja jest naprawdę dziwna, że wydziały masowe poprzez mediację, załóżmy, rektora, muszą de facto utrzymywać wydziały, jak ja to nazywam, naukowe. Tak. I to powoduje, że jedne i drugie mają sytuację niekomfortową. A to wszystko wynika z algorytmu, bo w algorytmie o nauce prawie że mowy nie ma. Tak. I teraz jest tak, bo pan właśnie zwraca uwagę, że właśnie jest małe zainteresowanie tym algorytmem. Szczególnie się u decydentów. Skoro decydenci tutaj no, przede wszystkim mogą o tym zadecydować. I teraz tak, czy pan starał się zainteresować tymi problemami no, takich na przykład korporacje rektorów, jak KRASP, jak Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, czy również na przykład związki zawodowe, Solidarność Nauki? Nie wiem, czy robiłem to najefektywniej. No, ja spróbowałem, napisałem list otwarty do pani poprzedniej minister na przykład, napisałem parę artykułów. Tak. Staram się kontaktować z różnymi osobami, ale pytanie, czy robiłem to w sposób najbardziej efektywny, trudno mi powiedzieć. No na przykład napisałem do bardzo wielu posłów poprzedniej kadencji, ale reakcja była zaskakująco mała. Bym powiedział, no aż byłem zdziwiony, że... No niestety jest to standard. Właśnie. Jest to standard, mam doświadczenie. Zwłaszcza, że tutaj mamy takie... No, jedną z rzeczy, która naprawdę mnie aż zadziwia, to jest to, że przez dwa lata, 2013-2014, w algorytmie był, no i będzie, bo to już jest w Dzienniku Ustaw, to już będzie na pamiątkę wieczną, że tak powiem, był taki, było coś, co się nazywa składnik dostępności kadry. Tak. To jest 15% całej dotacji, no czyli suma rzędu miliarda, załóżmy, według tamtych lat, teraz już to było nawet 1,5 miliarda. No i teraz ta suma była dzielona, no miała być rzekomo dzielona według takiej proporcji, żeby uczelnie, które mają bardziej dostępną kadrę, czyli relacje studentów na jednego pracownika, liczba studentów na jednego pracownika była w miarę rozsądna, żeby one dostały jakby większą kwotę pieniędzy, żeby takie docenić bardziej, żeby jakość właśnie w ten sposób promować. No i tam wprowadzono jakiś skomplikowany wzór. Jak ja sobie ten wzór, że tak powiem, spojrzałem, no nawet nie jest taki trudny, no jak ktoś tam ma wykształcenie matematyczne, to dość tylko w parę minut zobaczy, że no właśnie, że ten wzór działa dokładnie na odwrót. Tak. Autentycznie, dokładnie on ostro premiował uczelnie, które mają dużo studentów i nawet studentów zaocznych, co już jest prawie wbrew intencji algorytmu, bo on nie jest związany ze studiami tymi właśnie płatnymi. Czyli składnik, który miał pomóc uczelniom, tym, które mają mniej studentów, dokładnie im wbił nóż w plecy. I co śmieszniejsze, prawnik tego nie zauważył. Był głos z Zielonej Góry, świętej pamięci profesor Janusz Gil i dziekan matematyki, pan profesor Rybiński. Oni to taki artykuł napisali w forum akademickim i też reakcja była minimalna. Nawet ministerstwo na drugi rok przedłużyło ten skład. Moim zdaniem to jest totalna kompromitacja. No, nawet jeżeli ten składnik działa dla tych czy owych korzystnie, no to w środowisku akademickim nie powinny istnieć algorytmy tego typu. No KRASP nie wyraził żadnych specjalnych na ten temat jakichś obiekcji, bo oczywiście opiniują ten algorytm no tak, i rektorzy. Oni są zobowiązani niejako. No, jakoś nie zostało to specjalnie przyuważone. Szczególną szkodliwość ten składnik miał w takiej sytuacji, kiedy uczelnia stosuje ten algorytm w podziale na swoje wydziały. Bo wtedy to już było naprawdę niezwykle krzywdzące dla wydziałów, które mają mniej studentów. Czyli jeżeli jakaś uczelnia stosuje taki algorytm, to w poprzednich dwóch latach to naprawdę
Jeszcze jest taka jedna uwaga, którą może powiem, jeżeli ktoś jest z uczelni, która stosuje dokładnie ten algorytm ministerialny na poziomie swoich wydziałów, to składniki tak zwane nieliniowe, czyli ten składnik dostępności kadry albo składnik proporcjonalnego rozwoju, one w ogóle nie mogą być przenoszone. Algorytm, który je przenosi niżej, jest błędny. Bo składnik nieliniowy się właśnie tym charakteryzuje, że całość nie jest sumą swoich części. Tak. To działa inaczej. Czyli przeniesienie takie naiwne po prostu jest błędne i akurat jest niekorzystne dla tych wydziałów, jeszcze bardziej krzywdzi te wydziały, które mają mniej studentów. Tak, ale mamy teraz nową sytuację, mamy nowego ministra i czy nie sądzi pan, że należałoby zainteresować tym problemem nowego ministra, bo żeby dokonać tej dobrej zmiany również w systemie akademickim, a jest to konieczne, no to minister jednak się powinien tym zainteresować, czy powołać jakąś komórkę w ministerstwie właśnie do zbadania, jak by można ten algorytm właśnie zmienić, żeby on był pozytywny. Także tym bardziej, że jeśli chodzi o zwiększenie tych środków finansowych, to zawsze będzie problem. A tutaj jeśli pan wykazuje, że rzeczywiście nawet zmiany w obrębie algorytmu i nawet przy obecnym finansowaniu można by jednak sporo zmienić, dokonać dobrej zmiany, no to powinno być duże zainteresowanie, powiedzmy, tymi propozycjami. Znaczy ja wprawdzie do pana ministra nie pisałem nic, no może, bo nawet nie jestem pewien. Na pewno próbowałem się skontaktować z panem profesorem Glińskim, bo to w sumie wiadomo, to nie było do końca nawet jasne, kto tam ministrem będzie. Także on, wydaje mi się, że dostał ten mój taki pewien tekst, w którym jest to opisane. Tak. Również pan profesor Artur Świergiel, który jest w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie, jakoś wyraził zainteresowanie tym tematem. Także trochę mam nadzieję, że może to się jakoś uda. Pewne zainteresowania jest. No być może właśnie ta nasza audycja w niepoprawnym radiu też tutaj troszkę ten może problem... i tak. No jeżeli ktokolwiek się tym jakoś zainteresował i chciałby, czy jakichś szczegółów, to naprawdę może też się do mnie napisać, czy się zapytać, bo autentycznie tu wiele jest szczegółów. W ogóle warto, no jednak to są takie trochę, to jest materia dość szczegółowa, może taka nudna nawet w jakimś sensie. I lepiej nawet przeczytać, niż usłyszeć. Tak. Ale o to chodzi, żeby zwrócić na to... Przeczytam jakieś moje na ten temat. One wszystkie są w internecie. Miejmy nadzieję właśnie, że ta rozmowa... Jak się moje nazwisko, powiedzmy Cieśliński i algorytm w Google wpiszę, to myślę, że większość tych artykułów, jeżeli nie wszystkie, gdzieś tam się wyłonią. Tak, bez problemu. Jak ktoś jest zainteresowany... Nawet te dwa słowa chyba wystarczy, bo... Nawet wystarczy. Na Google w tej chwili tak to działa, że łatwo znaleźć, więc jakaś pomoc jest na, powiedzmy, również te opracowania i również te, powiedzmy, rozmowy, które prowadzimy, one tutaj powinny jednak działać pozytywnie, jeśli chodzi o zainteresowanie problemem, zarówno na poziomie ministerialnym, jak i na poziomie poselskim, no bo w końcu mamy też paru posłów, którzy tutaj powinni w tych sprawach intensywnie działać, powiedzmy, bo to wymaga jednak no, aktywnej działalności, bo chodzi o zmiany nie jakieś kosmetyczne, tylko no, może stopniowe, ale jednak dosyć radykalne. No bo... Tak, to znaczy ja bym powiedział, że tą radykalnością to bym też tak nie chciał jakby straszyć. No właśnie, to troszkę środowisko się boi. W ten sposób, że jedną z możliwości, jakie wydaje mi się całkiem rozsądne, to jest coś takiego, żeby taki algorytm zrobić, który by przynajmniej w pierwszym momencie zachowywał finansowanie tego, co jest. I to właśnie w takiej proporcji, że te wydziały, nawet które w tej chwili są, jak to się mówi, deficytowe, żeby przestały być deficytowe, bo to jest trochę tak, że... Co to znaczy deficytowość? No to znaczy to, że z algorytmu ktoś mniej generuje. A co to znaczy, że mniej generuje? No, że algorytm jest tak ustawiony, jak jest ustawiony. Jak się wyceni na przykład naukę na zero, albo na tam 10% najwyżej, czy 5%, no to wiadomo, że wtedy proporcje nie wyjdą takie, jakie trzeba. Bo uczelnia jednak ma te dwie sfery, naukowo-badawcza i również, znaczy etat, prawda, nauczyciela akademickiego. Zwykle jest i działalność naukowa, i działalność dydaktyczna. A te pieniądze, o których mówimy, to są pieniądze na fundusz płac.
I na razie zakładamy, że fundusz płac jest lokowany w kierunku właśnie dydaktycznym. Aha, to ja tutaj jeszcze jedną rzecz może powiem, która jest pocieszająca, już jak mówiliśmy o ministrze, prawda, i o w ogóle zmianie, prawda, rządu, że w programie Prawa i Sprawiedliwości o tym algorytmie jest napisany całkiem spory akapit i moim zdaniem jest bardzo, bardzo trafny. Tak, no to jest pozytywne, czyli jest szansa. Tylko że minister Gowin akurat nie jest z Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj by trzeba, no poczekajmy, czy on ma podobne zdanie, bo to nie jest takie oczywiste. No nie jest, nie jest oczywiste, no ale trzeba go tym zainteresować. No. Był też pewien niepokój po expose pani premiery, w której tym expose jakoś te sprawy akademickie były tak bardzo marginesowo potraktowane, niestety. To może jest zrozumiałe z tego powodu, że nie ma jeszcze klarownej tej polityki akademickiej, no bo PiS miał... Myślę, że to jest bardzo trudny taki dział, to znaczy trudny, bo faktycznie nie jest tutaj łatwo tym systemem zarządzać, zwłaszcza, że środowiska akademickie chyba same tak nie mają jasnej wizji tego, jak to wszystko powinno być. No na przykład jest... Ja może nawet na koniec, bo już pewnie się zbliżamy do końca, zwrócę uwagę, że mimo, że ja krytykuję bardzo ostro ten algorytm, to jednak uważam, to co powiedziałem na samym początku, że jaką pewna metoda przydziału pieniędzy to jest dobry sposób. On w szczególności mocno zachowuje autonomię uczelni, bo jaka jest alternatywa? No na przykład kontrakty. Kontrakty na parę lat, na kształcenie studentów, no i wtedy są jakieś przetargi, wtedy są jakieś różne negocjacje. Mi się wydaje, że to nie jest dobre. Że algorytm tak, jaki teraz jest, to jest dobra metoda, tylko że w tej chwili ona ma złe parametry, ona jest źle ustawiona. Tak, tak. No to ewidentnie z tego wynika, co pan tu przedstawiał. Także to wygląda to w ten sposób. Należy się po prostu pochylić głębiej nad tym algorytmem i to jest zadanie dla decydentów naszego systemu akademickiego, natomiast no, środowisko akademickie, przynajmniej niektórzy przedstawiciele tego środowiska, no jednak powinni tutaj naciskać na dysydentów, również politycznych, aby właśnie tym problemem się zainteresowali i nie tylko zwracając uwagę na podniesienie finansów dla szkolnictwa wyższego i nauki. Bo jednak nawet przy obecnych skąpych środkach finansowych można by opracować ten lepszy algorytm, który by jednak przynosił więcej korzyści dla tego systemu. Tak. Ja może zwrócę uwagę na taką rzecz, bo moim zdaniem ona jest największym błędem tego algorytmu, na składnik kadrowy. To znaczy, tam są w tej chwili wszystkie etaty w nim wliczone, ale ponieważ pula na ten składnik jest ustalona, to każdy z tych etatów dostaje mało. I w związku z tym tak jakby każdy dostawał nic. No tak. Dlatego, że pensja jest większa. I w szczególności ogromnym błędem jest to, że w tym składniku kadrowym są również takie etaty, które w ogóle nie powinny być premiowane. Na przykład drugie etaty, czyli wieloetatowość wciąż tam występuje. No w tym roku to jest z mniejszą wagą, ale wciąż jest. Również etaty pracowników, którzy mają uprawnienia emerytalne, też tam są. Również są, powiedzmy, magistrzy i wszystko tam jest wliczone. Odkąd magistrzy są w algorytmie, odtąd jest stały i wyraźny spadek ilości asystentów na uczelniach. To nie są skorelowane sprawy. Czyli i to nie jest zbyt dobrze rozumiane. No ja uważam, jeszcze jest jeden problem, żeby tutaj mieć większe argumenty dla decydentów, dla polityków. Dobrze by było też przeanalizować właśnie funkcjonowanie tych algorytmów, bo w innych krajach, takich, u których ta nauka i szkolnictwo wyższe są na dobrym poziomie, bo żeby był jakiś argument silny, dlatego żeby, jeśli by nasze uczelnie, powiedzmy, doprowadzić do takiego poziomu, przynajmniej chociażby niektóre. Tak, chociaż tutaj ja bym był trochę sceptyczny, to znaczy mam wrażenie, że te algorytmy i sposoby finansowania uczelni są bardzo zróżnicowane i no jednego modelu nie ma na pewno. Rzeczy badać. Ja jestem w ogóle zaskoczony, że jest bardzo niewiele
w Polsce jakichś artykułów, opracowań, prac na temat właśnie chociażby tego konkretnego algorytmu. Bardzo jest mało. Tak, to jest są, tak. Ale jest ich mało i właściwie niezbyt wiele z nich na ogół wynika. No tak, no to pan to chyba najwięcej na ten temat napisał, no tak w każdym razie jak się... To znaczy, no to jeszcze nie są takie prace typowo naukowe, dopiero tak, mamy je tak, w planach, no. Bo to jest publicystyka na razie, tak powiedział, czyli sporo mam takiego czegoś, co bym nazwał już naukowymi niejako efektami w tej tak. tematyce, ale to jest bardziej w mojej głowie, no jest zaanonsowane powiedzmy, ale no to jest taka dosyć twarda tematyka, tam jest sporo rzeczy do obliczenia, do różnych konkretnych jakichś wniosków. Część tych wniosków jest napisana, ale no w sensie pewnego ich udowodnienia czy obliczenia, to jeszcze tutaj jest sporo do zrobienia. Tak, no, miejmy nadzieję, że się inni koledzy pana też się tym tak. zainteresują, szczególnie ci, którzy właśnie mają ścisłe umysły, bo tu jest bardzo tak, ważne. Tak, to jest sprawa. Ważne, tak. Dlatego że naprawdę bardzo istotne jest to, żeby wiele osób, no wiele, no przynajmniej kilka osób się takimi rzeczami zajmowało, tak. żeby była taka wzajemna krytyka, wzajemne jak najbardziej, wzmacnianie różnych argumentów i tak dalej. To jest bardzo istotne. Krytyka, tak. To wcale nie jest takie oczywiste. Co trzeba zrobić, żeby algorytm był idealny, żeby był najlepszy. Tak jest. I tym może byśmy zakończyli. Miejmy nadzieję, że ta nasza rozmowa tu spowoduje jakieś może większe zainteresowanie tym problemem i nie tylko środowiska akademickiego, a także i decydentów, którzy w tej chwili pracując nad dobrą zmianą również w systemie akademickim, żeby się pochylili nad tymi propozycjami. Tak, dziękuję bardzo. I również dziękuję. Do widzenia Państwu. Dobranoc. Do widzenia.